Akcja ratunkowa Monako wciąż trwa, a Henry planuje ściągnąć kolejnego doświadczonego zawodnika z Premier League. Zapraszam na odcinek. Thierry Henry chce w swoim klubie Marouana Fellainiego z Manchester United. Obecny szkoleniowiec Monako zna całkiem dobrze pomocnika. Pracowali razem w reprezentacji Belgii, gdzie Henry był asystentem trenera. Fellaini od momentu przejęcia Czerwonych Diabłów przez Ole Gunnara Solskjaera pojawia się na murawie rzadziej niż zwykle. U poprzednich szkoleniowców występował częściej, głównie w roli zadaniowca. Dawał siłę w środku pola i centymetry w polu karnym, a że grać głową potrafi, pokazał nieraz. Może wirtuozem nie jest, ale wolą walki i siłą fizyczną nadrabiał braki. Norweski menedżer nie widzi dla niego miejsca w składzie. Fellaini jest więc łączony z transferem już w tym oknie transferowym i chce to wykorzystać Henry. Francuz potrzebuje wzmocnić zespół doświadczonymi piłkarzami, którzy z miejsca staną się liderami. Fellaini pasuje do tego idealnie, a jego sprowadzenie w obecnej sytuacji nie będzie trudne. Bruno Andrade, który współpracuje z serwisem Goal.com, poinformował, że Alex Telles z FC Porto osiągnął porozumienie w sprawie swoich przenosin do Atletico Madryt. Lewy obrońca ma w swoim kontrakcie wpisaną klauzulę odejścia w wysokości 40 milionów euro. Los Colchoneros ustalili już warunki indywidualnej umowy z 26-latkiem. Teraz rozpoczną negocjacje z klubem. Liczą na to, że uda im się zbić nieco cenę za Brazylijczyka z włoskim paszportem. Telles w obecnym sezonie zagrał 30 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelił jednego gola i zaliczył 7 asyst. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Fellaini dołączy do Monako. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!